Kryptomasters przedstawiają zysk czy wpysk? Subiektywna ocena kryptowaluty. Na początku tego nagrania informuję, że pod koniec tego filmu będzie małe sprostowanie. Także przejrzyj również cały film do końca, bo tam precyzuję po prostu dwie ważne rzeczy, które pominąłem podczas pierwotnego nagrania. Zaczynamy z filmem. Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Cryptomasters. Dzisiaj mam dla Ciebie research pewnego projektu, polskiego projektu ICO, Yellow Better. Na początku informacje organizacyjne. Po pierwsze, pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Inwestowanie w kryptowaluty zwłaszcza. Nigdy nie inwestujesz więcej, niż możesz stracić. Na jaką stratę Cię ewentualnie stać. To jest bardzo również ważna rzecz. No i pamiętaj, że dobre projekty nie zawsze muszą zarobić, tak samo jak złe nie zawsze muszą zbankrutować. Więc dlatego zawsze powinieneś też robić swój research. Nie sugeruj się tylko zdaniem innych osób. Ja na przykład nie jestem doradcą finansowym. Rób zawsze swój research i podejmuj najlepsze dla siebie decyzje. Z informacji parafialnych ważną informację, jaką chciałem Ci przekazać również na początku i uważam, że tak będzie fair. Yellow Better i twórcy tego projektu poprosili mnie w sposób, że tak powiem, finansowy, abym ten projekt zrecenzował. Trzeba przyznać, że mają jaja, ponieważ odpowiedziałem, że mogę to zrobić wyłącznie na zasadach takich, że mój research będzie obiektywny, co oznacza, że jeżeli wyjdzie coś złego, to ja o tym filmie powiem. No i oni powiedzieli, jako jedni z nielicznych, muszę przyznać, powiedzieli, że spoko, jak najbardziej, biorą to na klatę. A muszę Ci powiedzieć, że w ostatnich dniach miałem trochę projektów, które powiedziały, zaproponujemy Ci pewną stawkę za research naszego projektu. Ja powiedziałem, jak najbardziej, ale jak coś będzie nie tak, to ja o tym powiem. No i słuch o nich zaginął, więc w zasadzie już duży plus dla Yellow Better na początku, że się tego nie boją. No i dobra, czymże jest Yellow Better? Przechodzimy do konkretów. Cóż to jest za projekt, o co w nim chodzi, co się z nim wiąże? Otóż jest to projekt w fazie ICO. Jak wiesz, rzadko się zajmuję projektami ICO, ponieważ jest to inwestowanie, można powiedzieć, wysokiego ryzyka, bo to jest inwestowanie w produkty, które jeszcze nie istnieją. Tu jest plusem to, że ten produkt już prawie istnieje. Ja bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że on w ogóle już istnieje, że on już jest gotowy i za chwilę pokażę parę rzeczy, które mogą o tym świadczyć. Koncepcja Yellow Better jest taka, że to ma być portal społecznościowy do nauki języków obcych, a konkretnie do nauki języków poprzez, można powiedzieć, korepetycje, poprzez lekcje jeden na jeden. I dlatego też cieszę się, że taki projekt jest, ponieważ od lat jestem maniakiem języków obcych. Kręci mnie ten temat. Sam mam swoją Akademię Języków Obcych, gdzie uczę, jak się uczyć języków. I tam podkreślam, jak ważne jest w którymś momencie, żeby zacząć gadać. Bo ludzie, którzy uczą się języków, mają jakąś taką dziwną formę, nie wiem, powiem kolokwialnie, masturbowania się teorią, że oni tylko sobie coś tam robią na aplikacjach, sobie coś tam klikają, wypełniają jakieś ćwiczenia i nigdy nie zaczynają gadać. A gadać się powinno jak najszybciej. Może nie tak od razu, nie dzisiaj, jak nie znasz jakiegoś języka, to nie ma sensu się umawiać może z korepetytorem i dukać, nie znając nawet słów. Natomiast uważam, że jeżeli w ciągu maks 3 miesięcy, ucząc się języka, nie zaczynasz gadać z obcokrajowcem, i to jest też mega ważne, to nie powinien być Polak, który zna Twój język, którego się uczysz, na przykład uczysz się angielskiego, to ja bym się nie umawiał z Polakiem, który zna angielski, żeby sobie z nim gadać, tylko umawiałbym się typowo z Anglikiem, Amerykaninem, z kimś najlepiej w dodatku, kto w ogóle nie zna nawet polskiego, czyli niech to będzie Anglik, ale może taki, z którym się po polsku byś nie dogadał, żebyś musiał gadać po angielsku. I to po prostu musi tak być, inaczej się nie da nauczyć języka. A warto wiedzieć, że języka można się nauczyć jedynie szybko. Co oznacza, że jeżeli uczysz się angielskiego 10 lat, bo na przykład miałeś go w szkole, to nie jest to absolutnie dziwne, że nie potrafisz się dogadać. Natomiast jeżeli ktoś się uczy swoimi metodami, w oparciu o swoje pasje, o których jeszcze będę mówić, to w ciągu 3 miesięcy spokojnie powinien zacząć gadać. Nie wiem, czy w każdym języku świata, bo chiński, to pewnie zabawy by było więcej. Natomiast w takich normalnych, że tak powiem, językach popularnych tutaj, to jak najbardziej 3 miesiące to jest maks, żeby zacząć gadać i niezbędnym elementem jest właśnie tak zwany native speaker, czyli człowiek, który gada danym językiem od urodzenia
i on będzie rozmawiać z Tobą. To jest bardzo, bardzo ważny element. Więc jeżeli chodzi o sam produkt, to on uderza w potrzebę, która jest. To nie jest fikcja, to nie jest, nie wiem, wmawianie, że ludzie chcą się uczyć języków obcych. Możesz sobie wyszukać dane o branży językowej, ona jest potężna. To jest branża wielomiliardowa, a ona się ciągle rozwija, bo świat jest coraz bardziej połączony, jest coraz mniej granic, jest coraz więcej internetu tak naprawdę, jest coraz więcej też migracji wszelakiej. W każdym dużym państwie europejskim dzisiaj spotkasz ludzi no, z wielu, wielu państw. I to jest dzisiaj norma, a będzie jeszcze bardziej, bo mobilność jest w cenie i to się już nie zmieni. Także potrzeba na języki jest. Może kiedyś będzie sytuacja, że będą aplikacje albo sprzęty, które będą w locie tłumaczyć, bo są już takie projekty, natomiast jeszcze trochę to potrwa, sądząc po jakości, że tak powiem, tych tłumaczeń Google'a, to raz, a dwa, że to wcale nie spowoduje, że ludzie przestaną się uczyć języków, bo wtedy się okaże, że prestiżowo jest mówić po angielsku, a nie prestiżowo jest na przykład używać jakiegoś sprzętu, który na żywo tłumaczy. Także no, uważam, że przyszłość tej branży jest świetlana jeszcze przez długie, długie lata, także produkt jest potrzebny, a jeżeli chodzi o naukę języka, to bez native speakerów, bez obcojęzycznych osób, z którymi możemy pogadać, to ta nauka nie ma prawa wyjść, więc tym bardziej podwójnie produkt jest potrzebny. Także to już jest jedna rzecz na plus. Zaraz pokażę Ci inne plusy, ale też minusy, żeby nie było. Plusem jest jakość materiałów, czyli to, że widzisz, jak klikniemy tutaj na film, teraz mi się tu zwiesza. Są to materiały profesjonalne. Tu gdzieś jeszcze jest drugi film. Także to jest profeska, to nie jest jakaś maniana zrobiona na kolanie, a różne ICO widziałem i różne projekty. Jest to dobrze przygotowana rzecz i jeżeli z taką samą rzetelnością podejdą do samego tego portalu, to już będzie dobrze. Koncepcja portalu jest taka, że wchodzisz tam, zakładasz konto, zaznaczasz, że uczysz się na przykład angielskiego i niemieckiego, no i wyszukujesz sobie native speakerów, czyli ludzi typowo z Niemiec lub ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii i tak dalej. Wyszukujesz i umawiasz się z nimi na korepetycje. Ma to być wszystko zautomatyzowane, czyli będzie Ci się wyświetlać ich grafik na dany tydzień i możesz sobie tam kliknąć, że rezerwujesz lekcję. No i się uczysz, i się uczysz. I tego typu nauka jest oczywiście wygodna, fajna, bo możesz no, poznać osoby z innego państwa, rozmawiać z nimi. Nie zawsze to jest takie proste do zrobienia, bo mamy w Polsce portal na przykład ekorepetycje.net i są tam osoby, tu akurat trafiłem na Polaka, natomiast są tam osoby, są native speakerzy, tylko że po pierwsze, no tutaj nie ma tak, że możesz zarezerwować lekcję przez ten portal, to raz. Dwa, tych native speakerów nie jest dużo. Ja tutaj wyklikałem native speaker angielski Warszawa, więc tych osób się trochę pojawia. No ale znowu, część to są osoby faktyczne, część to są osoby, po których wnioskuję, że są chyba Polakami, no bo się tak dość po polsku nazywają. Część osób to nie są osoby, tylko firmy. Także no, przez taki portal możesz, ja z niego korzystam czasem i fakt, że znalazłem fajne osoby w różnych językach do pogadania. Niemniej jednak tutaj ten portal jest, no nie ma takich funkcjonalności jak to, co próbuje zrobić Yellow Better. Nie można na przykład przez ten portal umówić się od razu z taką osobą, że jest jakiś grafik, w który się wpisujesz i tak dalej. Tego się na pewno nie da. No i czegoś jeszcze nie da, no jak jesteś z małej miejscowości, no to co, wpiszesz native speaker angielski, kozia wulka, no i może się okazać, że po prostu nie ma nikogo, bo ten portal jest takim jakby łączonym portalem, gdzie z jednej strony ludzie umawiają się na żywo, część widzę tutaj uczy też przez Skype'a, natomiast Yellow Better to ma być typowy portal skierowany na naukę online. No i oczywiście też kwestia mniej popularnych języków, no bo jak wpiszesz angielski, Warszawa, no to jasne, masz duże miasto i duży język, że tak powiem. No ale pytanie, czy jak piszesz węgierski i Chrzanów, to czy w ogóle będzie z kim gadać? I to mi się, przyznam szczerze, też zdarzyło, że uczyłem się języka, którego nie było z kim się uczyć przez portal ekorepetycje.net, no bo nie było. Nie było takich osób, więc portal Yellow Better na pewno ma potencjał, o czym jeszcze za chwilę powiem. Co dalej ważne, żebyś wiedział. Zaraz powiemy, co to ma wszystko do świata kryptowalut.
Jeszcze tutaj zalety samego portalu, że można się uczyć wielu języków, przyjaźnie, praktycznie i tak dalej, to działa. Ja się z tym wszystkim jestem w stanie zgodzić, że taki portal może zadziałać. Nauczyciele będą mogli rejestrować swoje konto, czyli na przykład jak ty chcesz uczyć kogoś polskiego, no to możesz założyć sobie wtedy konto i robisz normalnie korepetycje. Ustawiasz cenę, no i jak tylko ktoś cię wynajmie, masz powiadomienia i masz z nimi lekcje. Zobaczymy jeszcze technicznie, jak te lekcje będą wyglądały, czy to będzie, czy one się będą w ogóle odbywały na portalu, na jakimś wewnętrznym ich, nie wiem, będzie taki jakby Zoom czy Skype wewnętrzny. To się wszystko okaże. To są kwestie techniczne. Natomiast co ciekawe, płatność za te korepetycje będzie poprzez token YellowBetter, co oznacza, że nie da się zapłacić za lekcje złotówkami. I to jest bardzo ważna rzecz i o tym jeszcze będę za chwilę mówić. I pomagać tutaj będzie system Better Pay, o którym też za chwilę ci jeszcze powiem. Natomiast parę rzeczy, które tutaj bym zauważył. Nieustanny rozwój platformy, szeroka, skuteczna promocja, natomiast żeby nie było, mam tutaj jeden minus. Pewność i gwarancja zysków. Chodzi o gwarancję jakby rentowności, stabilności serwisu, natomiast no ja bym delikatnie zasugerował twórcom tego projektu, aby zmienić ten akapit tutaj, no bo nie ma czegoś takiego jak pewność i gwarancja zysków. Mi się osobiście zawsze włączają lampki ostrzegawcze, jak słyszę, że zyski są pewne, bo na świecie nic nie jest pewnego. Po prostu, no, zmiana to jest jedyna stała rzecz i pewna. Śmierć i podatki to niby są dwie pewne rzeczy tak naprawdę, no ale prędzej czy później naukowcy wymyślą sposób na śmierć, więc w zasadzie tylko podatki są pewne, na pewno nie zyski, więc to taki zapis mi się na tej stronie nie podoba. Resztę strony należy ocenić pozytywnie, bo jest fajna, ma dobry design, jest roadmap niezbyt rozbudowany, powiem szczerze, no ale chodzi o to, że już w sierpniu za 2 miesiące będzie demonstracyjna wersja portalu, a w marcu on po prostu ruszy, czyli no, za niecały rok będzie ten portal działał. Jego przygotowanie może tyle trwać, zdaję sobie z tego sprawę, także czekamy. Podejrzewam, bo teraz też trzeba pamiętać, że my jesteśmy przed fazą pre-ICO, czyli nawet nie ma fazy pre-ICO, potem dopiero będzie ICO i tak dalej, więc też siłą rzeczy tych materiałów tutaj jeszcze jest niedużo i będzie dochodzić zapewne na bieżąco. Zresztą ja ten projekt obserwuję już od paru tygodni i widzę, że to się zmienia, że dochodzą różne rzeczy, że white paper się zrobił ciekawszy, że pokazywane są zdjęcia z portalu. Co do firm wspierających YellowBetter, no to jest tu 5 firm, natomiast no nie jestem w stanie się specjalnie tutaj wypowiedzieć. Crypto Invest Polska to jest firma, jak znalazłem, która w sumie też jest nową firmą i też dopiero zacznie działać niebawem, jak sobie tutaj klikniemy. Jeszcze ma nie w pełni funkcjonalną stronę, a w dodatku, jak się tak doczyta, to się okaże, że ona jest powiązana z YellowBetter. Powiązana w sensie nie, że tylko wspierają, tylko w takim bardziej sensie, że no, że w ekipie są, jest ktoś taki sam. Już nie będę szukać teraz tego nazwiska, kto to dokładnie jest, natomiast jest tam taka osoba. Admiral Tax to jest firma, która specjalizuje się w zakładaniu firm dla Polaków w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, na jakiej zasadzie ona wspiera YellowBetter, no ale to jest, można powiedzieć, najmocniejszy zawodnik stąd. Bestrade to jest, to można powiedzieć, że wspiera technologicznie, no bo jak będziesz chcieć kupować tokeny YellowBetter, no to będziesz potrzebować wejść przez Bestrade i tam będzie automatyczna kalkulacja, ile tych tokenów dostaniesz po aktualnym kursie Ethereum, bo YellowBetter to będzie token ERC20 robiony na Ethereum. Wspiera YellowBetter też SkyLaunch, natomiast nie udało mi się znaleźć, co to jest. Wpisałem SkyLaunch po prostu i nie wiem, Panorama Skybar to chyba nie to. Frankfurt, Niemcy, SkyLaunch, nie wiem, czy o to chodziło, tu jest SkyLaunch Amsterdam, także tam bym sprecyzował, ja oczekiwałbym i proponuję to twórcom, żeby dali linki do tego, żeby podlinkowali te obrazki, może żeby zachęciły te firmy, żeby każda z nich na swojej stronie dała taką informację, że wspiera YellowBetter, bo to jest dość istotna rzecz. Co do ekipy, to jest zawsze ważna rzecz, którą sprawdzam. Część tych osób jest na LinkedInie,
Ogólnie jest to ekipa, która... No, są programiści, są designerzy i tak dalej. Natomiast z tych osób, jak sprawdzimy sobie CEO Damiana Guzika, no to widzimy, że po prostu jest to osoba, która studiowała na Uniwersytecie Ekonomicznym, miała parę firm. Tak naprawdę po tym nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest dobrze, że on zarządza tą firmą, czy nie. Także tutaj nie jestem w stanie dać jakiejś wielkiej gwiazdki. Nie znalazłem natomiast też niczego negatywnego. Dalej szukając, mamy Patryka Spirre, ten już ma trochę więcej kontaktów i większe doświadczenie. I ogólnie w tej ekipie to, co mi się podoba z kolei, że to są osoby mieszkające w Polsce, że tak z tego wszystkiego wynika, tak jak to researchowałem, co oznacza, zwłaszcza, że tu jest, jak mniemam, małżeństwo, Marta Guzik, Damian Guzik, i Marta Guzik informuje, że jest aktywną mamą. Psychologia każe myśleć, każe tak zakładać, choć no, nie musi tak być w 100% przypadku, ale jeżeli cała rodzina tak naprawdę wystawia się tu na światło dzienne jako twórcy projektu, to moim zdaniem znacznie zmniejsza to szansę, że projekt jest skamem, że on chce zniknąć, przepaść, nie zrobić tego portalu i tak dalej. No bo jednak ktoś tych ludzi mógłby później znaleźć i zaproponować jakieś inne rozwiązanie. Także to jest na plus. Czy w tym zespole mamy gwiazdy? Powiem, że niewiele, ale jak już mamy, to dobre, bo deweloperem kluczowym tej aplikacji, można powiedzieć, jest prezes giełdy Coinbee. Polskiej giełdy, jednej z największych polskich giełd. Tak naprawdę polskich giełd jest tyle, że każda jest jedną z największych. Niemniej jednak giełda Coinbee, wcześniej bodajże bitcoin.pl, no to jest giełda istniejąca nie od dziś i mająca już pewną renomę. I to jest bardzo, bardzo na plus. Oprócz tego w zespole jest pan Wojciech Dziuban. To jest osoba, która zajmuje się od lat project managementem, czyli zarządzaniem projektami w wielu różnych firmach. Zobaczmy, że naprawdę wiele lat, wiele doświadczenia. To jest dobra rzecz, to jest dobra informacja, bo to jest osoba, która może taki projekt skontrolować później. Jest wiele projektów ICO, gdzie po prostu tworzą młodzi ludzie, fajni, z wizją, z pomysłem, ale nie umieją zarządzać korporacją, nie znają sposobów zarządzania, nie znają metod, nie wiedzą, co to jest, nie wiem, drzewo problemów, nie wiedzą, jak się robi strategię, nie wiedzą, co to jest wąskie gardło biznesu i tak dalej. Wąskie gardło to im się kojarzy zupełnie z czymś innym niż biznes i tak dalej. Tutaj mamy osobę, która jest w stanie ogarnąć korporację, to jest ważne. No, widzę, że tu ta osoba się zajmuje też metodami Scrum na przykład, czy kilkoma innymi. To jest ważne. To jest ważne i zresztą to będzie za moment widać w white paperze, że on jest zrobiony korporacyjnie. To działa na plus. Cóż na tej stronie jeszcze nas interesuje? No w zasadzie ze strony mamy wszystko, co jest kluczowe. Jeszcze chyba tylko jedną rzecz tu chciałem znaleźć. Oni tutaj napisali jedną rzecz, z którą ja się pozwolę nie zgodzić, że jest to jedyny portal społecznościowy tego typu, że jest to pierwsza rzecz, która istnieje jakby, no że nie było czegoś takiego do tej pory. I oczywiście jakby tak wziąć całość pod uwagę, czyli że portal społecznościowy do nauki języków, w którym płacisz tokenami i na Ethereum, no to faktycznie czegoś takiego nie ma. Natomiast w tej branży jest portal, który pozwala płacić za korepetycje, czyli umawiać się z korepetytorami. Nazywa się italki albo italki.com. Jest to duży portal. Znam go od lat, zdarzyło mi się go używać. Jest ciekawy i nie ukrywam, że jak pierwszy raz przeczytałem maila od Yellow Better i spojrzałem na stronę, to pomyślałem sobie, to będzie takie kryptowalutowe italki. To od razu było moje pierwsze skojarzenie i no, szkoda, że nie dali tej informacji, w sensie, że czym się wyróżnimy od konkurencji. Tam jest coś takiego, jest takie sformułowanie. Natomiast no, można by było, w korporacjach tak się to robi, że się robi analizę konkurencji
I się pokazuje, w czym będziemy lepsi. No choćby tym, że mamy swój token, ale jeszcze w jednej rzeczy, która jest kluczowa, o której za chwilę powiem. W każdym razie ten rynek jest duży, a konkurencja jest mała, bo iToki to może nie jest jedyny portal tego typu, który istnieje, ale moim osobistym i subiektywnym zdaniem jedyny sensowny. Bo testowałem tego dużo, są aplikacje, w których można sobie zagadywać obcokrajowców i naprawdę iToki jest moim zdaniem jedynym sensownym rozwiązaniem na ten moment, gdzie wszystko możesz zrobić od początku do końca online, zarejestrować się, dogadać się z native speakerami, umówić się na lekcje i tak dalej. Także konkurencja jest. Sprawdźmy, czy ten iToki ma jakiś potencjał. No okazuje się, że strona według worthofweb.com jest warta $40 milionów. Czyli chyba jest to całkiem duży biznes. $40 milionów wartość strony. Co jeszcze? Jak zajrzymy w Wikipedię, okazuje się, że firma ta ma $3 miliony $3 miliony dostała czyli 2 lata temu dofinansowania z niejakiego Huyang, że tak powiem, no czytam. Nie umiem czytać po chińsku, więc chyba Huyang. W każdym razie to jest, w zeszłym roku, jak robiono statystyki, to iToki miało 3 miliony użytkowników, w tym 5 tysięcy nauczycieli. I to są dobre liczby. To są dobre liczby, które sugerują, że ta firma naprawdę zarabia, co oznacza, że pomysł na Yellow Better, mimo że jest z żyną, moim zdaniem subiektywnym oczywiście, bez urazy dla nikogo, to jest dobry. Ja w dodatku, ja mam taką politykę biznesową, że należy raczej nie robić rzeczy totalnie nowych, jeżeli chcesz mieć największe prawdopodobieństwo sukcesu. Tylko należy rozejrzeć się po rynku, sprawdzić co jest i zrobić to co oni, tylko że znacznie lepiej. I dlatego akurat mi to nie przeszkadza w projekcie Yellow Better, że on jest zadziwiająco podobny do iToki. Moim zdaniem wręcz, jeżeli będą potrafili to zrobić lepiej, a iToki nie jest idealne, to mogą spokojnie zrobić podobne liczby i mieć stronę wartą $40 milionów. I nie wiadomo ile zarabiać, bo tu mamy, dla iToki nie znalazłem takich liczb, bo się nimi nie dzielą, ile na czysto zarobili. Także pewnie dałoby się wygooglować gdzieś tam w rejestrach, ale i tak nie byłaby to liczba w pełni adekwatna, bo wiadomo, że zyski też można ukrywać i tak dalej, także w to nie idziemy. Przejdźmy do white papera, bo to jest ważny element tutaj, co jest w white paperze najważniejszego. Otóż pierwsza rzecz na korzyść Yellow Better. Bardzo ważna, choć niewprawne oko, które nie zajmuje się nauką języków, w życiu by na to nie zwróciło uwagi. Otóż portal ma umożliwiać, że jak uczysz się na przykład angielskiego, no to możesz szukać osobę z danego kraju, czyli albo chcesz, żeby Anglik cię uczył, albo Amerykanin i tak dalej. Natomiast oczywiście płeć, możesz sobie wybrać cenę, dostępność, różne tam rzeczy, ale oni dodają zainteresowania. Tego nie masz na iToki. A to jest kluczowe. To jest mega kluczowe. Największy błąd nauki języków na świecie to jest, że ludzie się uczą rzeczy, które ich nie kręcą. Czyli na przykład słuchają muzyki takiej, której po polsku by nie słuchali. Czyli na przykład ktoś nie lubi hip-hopu polskiego, nagle uczy się języka, nie wiem, czeskiego i nagle słucha hip-hopu. Bez sens, bo stwierdził, że tam jest dużo słów. Albo, nie wiem, tak jak ja uczyłem się czeskiego, to pamiętam, że w którymś momencie czytam książkę Wacława Havla i tak czytam i sobie tak myślę, po co ja to czytam? Że to jest bez sensu. Ja po polsku, ta książka była po polsku dostępna i w życiu bym czegoś takiego nie czytał. Nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że to nie jest ciekawe dla mnie osobiście. Tak samo jak ceramika. Więc po co mam to robić? I to jest największy błąd. To powoduje, że między innymi to powoduje, że przez tyle lat szkoły my nic praktycznie nie umiemy z tego angielskiego czy niemieckiego, bo nas uczą wszystkich tego samego. Nikt się nie pyta, co cię interesuje. Czy ciebie interesują narty, czy kryptowaluty, czy taniec nago po ayahuasce w Meksyku. To są zupełnie różne tematy, więc to jest klucz. I to jest naprawdę, to jest szacun, że choć to powinno być oczywiste, ale nikt w branży jeszcze na to nie wpadł. Dziwne. Więc to jest akurat duży plus, że wchodzisz na taki portal, uczysz się angielskiego i wpisujesz na przykład zainteresowania kryptowaluty i masz ziomka, który się interesuje kryptowalutami, więc macie o czym gadać. Od razu chce ci się uczyć. Od razu masz słówka, które są dla ciebie ważne, bo dowiadujesz się, jak po angielsku powiedzieć kryptowaluta i tak dalej, a nie jak są narty jednobiegowe, cokolwiek by to miało być, jeżeli nie interesują cię narty. Więc to jest detal, a jednak bardzo
ważny. Jeżeli chodzi o biznes model, no to oni chcą zarabiać na prowizji od tych lekcji, czyli że rezerwujesz takiego nauczyciela na daną godzinę, płacisz mu ileś tych tokenów, no i jakiś procent pozostaje w firmie. Czyli w zasadzie podobnie jak iTalki, oprócz tego ma być też sponsoring i reklama, czyli że firmy związane z językami będą mogły wyświetlać tam swoje reklamy i banery. Ten model biznesowy jest sprawdzony, przetestowany, także tutaj ma prawo zadziałać. Tu już widzimy Canvas Business Model, czyli rozpiskę tego, jak ta firma ma funkcjonować, jakie są główne założenia, kim jest klient, jak budować z nim relacje, jak go utrzymywać i tak dalej. Widać, że na tym siadł ktoś, kto ma pojęcie o działaniu korporacji, więc podejrzewam, że to pan Dziuban za tym stoi, bo jest to fajnie rozpisane, ciekawie. Można by to pewnie rozpisać jeszcze bardziej, ale jak tak przejrzysz na część projektu, przejrzysz różne projekty, które są, to duża część z nich nie ma żadnych konkretów w white paperach, żadnych dobrych rozpisek, żadnego takiego. Zawsze tylko mówią, dobra, macie roadmapa, chcemy zrobić to i to, ale rzadko mówią, jak to zrobić, albo co jest ważne po drodze, a tutaj to mamy, więc to jest dobrze. Co do głównych usług, no to tu w zasadzie nie będę Wam opowiadać tego wszystkiego, bo to sobie można doczytać. To jest bardzo prostym językiem napisane, także chodzi o to, że można się uczyć języków, poznawać native speakerów. I teraz tutaj po tych screenach wnioskuję, że ten portal już powstaje intensywnie. Zresztą jest gdzieś taka wzmianka, także jest wyjaśnione, jak będzie wyglądało logowanie, jak będzie wyglądać ekran główny, wyszukiwanie osób. Tutaj po językach, po zainteresowaniach. Jest to ładniejsze niż iTalki, ale to jest tylko moje prywatne zdanie. To wiadomo, designerskie rzeczy to jest kwestia zawsze dyskusyjna. I tak ma wyglądać rezerwowanie ziomeczka. Wchodzisz, patrzysz, piątek wolne, kliknę sobie, zarezerwuję i gra. Wyszukiwanie różnych miejsc, bo mają na tym portalu też powstawać grupy ludzi zainteresowanych na przykład danymi tematami, czyli tu już wchodzimy trochę bardziej w facebookowe rzeczy i to się może przyjąć w zasadzie, to może być ciekawe. No i dobra, przechodzimy do Yellow Better Tokena, czyli po co mi ten token? Otóż Yellow Better Token to jest utility token, czyli token, który ma być używany, on ma być funkcją płatniczą za usługi na tym portalu, czyli za lekcje konkretnie. No i teraz tak, w związku z tym oni nie planują, przynajmniej nie ma tego w żadnych rozpiskach póki co, nie planują robić własnego blockchaina. Mało tego, coś co nie do końca mi się szczerze mówiąc podoba, że nigdzie nawet w white paperze ani na stronie internetowej nie znajdziesz słowa blockchain. Po prostu ani w jednym miejscu, a powinno być, bo jednak jeżeli to jest oparte o token ERC20, to w jakim sensie działa na blockchainie i warto o tym pisać, bo przecież to jest, mówimy tu o kryptowalutach. Także nawet słowo kryptowaluta chyba nie występuje na tym w white paperze. Nie wiem, trzeba by zobaczyć, ale nie kojarzę. Tak czy inaczej, to co jest z kolei na plus, to jest, że Yellow Better Token ma być wyłącznym środkiem płatniczym na tej platformie, czyli musisz mieć Yellow Better Token, jeżeli chcesz z tego skorzystać. To jest przewaga wobec na przykład iTalki, no bo tam się płaci dolarami. Natomiast to jest przewaga wobec wielu projektów, które są na rynku. Na przykład wiele projektów, mi się nie podoba, co wprowadziło na przykład Snovio, to jest jeden z projektów, który zainwestowałem już jakiś czas temu, który zbiera bazy mailingowe, dane kontaktowe i tak dalej, później je sprzedaje, no i uczestnicy zarabiają na tokenie Snovio. Natomiast oni wprowadzili niedawno taką rzecz, że można te bazy kupować za dolary albo tokenem Snovio. Jak płacisz tokenem Snovio, to masz 30% zniżki. I fajnie, bo to jest jakaś inicjatywa, żeby płacić tokenem Snovio, ale ja się pytam, to po co płatność dolarami zostawiliście? To nie róbmy żadnych zniżek, nie będzie tylko Snovio, bo wtedy ludzie będą musieli tego używać. A tak mają opcję. I teraz wejdzie jakaś firma i powie, no dobra, kupiłbym dane kontaktowe od firmy Snovio, ale mogę mieć zniżkę płacąc jakimiś Snoviami, ale ja się na tym nie znam, nie wiem co to jest, gdzie to kupić, jak to działa, to jakieś portfele by trzeba ściągać, to już wolę dać 30% więcej i tak szef płaci. Także nie zwróci uwagi i zapłacimy dolarami. Natomiast tutaj mówimy o Yellow Better Tokenie i jak go nie masz, to nie kupisz korepetycji. I przyznam szczerze, że osobiście dla mnie to jest dobra wiadomość również, bo ja planuję z tego portalu korzystać po prostu.
Dla mnie takie portale, jeżeli powstanie alternatywa dla iToki, to ja ją bardzo chętnie przetestuję, a jeżeli będę mieć wybierać między jedną, w której płacę dolarami lub drugą, w której płacę kryptowalutą, no to ja się dłużej nie zastanawiam. Wchodzę, kupuję Hello Better tokeny i płacę. Także to jest na duży plus. Co jest ważne jeszcze, że ten token da się szybko pozyskać. Czyli właśnie, jak będziesz takim użytkownikiem, który nie ma bladego pojęcia o kryptowalutach i nagle wchodzisz na portal, na którym trzeba płacić Yellow Better tokenami, to ma być w tej platformie wbudowany Cantor, który już powstaje. Ma być system płatności zwany Better Pay, który to będzie obsługiwać. Czyli jak nie słyszałeś o kryptowalutach, wejdziesz na ten portal i masz złotówki, to wyskoczy ci Cantor, że możesz te Yellow Better tokeny kupić szybko za złotówki. I teraz zapytasz, czy taka osoba się nie zniechęci, że ona musi kupić jakąś kryptowalutę i tak dalej. Odpowiedź brzmi, to zależy jak to będzie przedstawione. Jeżeli tam będziemy wtedy opowiadać, że wymień swoje złotówki na kryptowalutę, pobierz portfel, nie wiadomo co, no to byłoby ciężko. Ale jeżeli zrobimy to w taki sposób, jak to się robi w grach, no, tak jak w aplikacjach mobilnych na przykład. Ściągasz gierkę i kupujesz jakieś wirtualne złoto. Kupujesz je za euro na przykład. Ściąga ci się z karty, no i masz wirtualne złoto i tyle. I już środkiem płatniczym w grze, na przykład w Warcraftcie, jest to wirtualne złoto, więc da się to zrobić prosto i mam nadzieję i wrażenie jednocześnie, że oni tak to chcą zrobić. To by było fajne. Więc fajne jest, że jest użyteczność tego tokenu, że on jest potrzebny i on będzie przepływał, bo jeżeli oni na przykład będą mieć tylu nauczycieli co iToki, czyli 5000, no to 5000 osób przyjmuje płatności w Yellow Better tokenie. No i drugie, no nie 5000, tylko pewnie z 50000 osób wykonuje takie płatności. No bo pewnie 10 razy więcej osób będzie korzystać z tych korepetytorów niż ich jest, no bo jeden korepetytor obsłuży więcej osób. Także to są dobre wieści. Co dalej? Tutaj nie do końca miałem, tu jest chyba błąd, mam wrażenie, że ze wzrostem liczby użytkowników rosnąć będzie podaż kryptowaluty, Yellow Better tokenu. Chyba chodziło o popyt, bo podaż z tego co wyczytałem to ma być maksimum 2 miliardy tokenów Yellow Better i ani jednego więcej, więc jak użytkowników będzie dochodzić, to podaż nie będzie rosła, tylko raczej popyt, bo będzie coraz więcej osób, które chcą tego tokenu używać. Więc podejrzewam, że to jest błąd i jeżeli faktycznie, no to warto go poprawić. Co dalej? No dalej mamy procenty, ile tych Yellow Better tokenów będzie. 150 milionów ma ich być w fazie pre-ICO, która startuje za parę dni, także 1,5 miliona euro chcą zebrać. Cena jednego to ma być 1 eurocent. W następnych fazach ma to być 2 eurocenty, potem 3 eurocenty i 4, czyli w fazie ICO już ceny rosną. To najwięcej oni chcieliby zebrać 35 milionów euro. Potężne pieniądze, trzeba powiedzieć. To jest ponad 150 milionów złotych, także ogromne pieniądze, a część z tego idzie dla twórców, 5%. Także tak lekką ręką licząc, jeżeli by się udało ten cel im zrealizować, to każdy ma co najmniej po milionie złotych przy pesymistycznych scenariuszach, także projekt jest dla twórców opłacalny już na samym starcie. Miejmy więc nadzieję, że będą chcieli go dalej realizować. Część samych tokenów również zostawiają dla siebie, czyli nie tylko biorą środki, ale też tokeny, co sugeruje, że może będą chcieli się tym jakby dbać o to dalej. Mam na to cichą taką nadzieję. No i tutaj 7% z kolei pozyskanych środków właśnie, czyli pewnie tych eterów, to będzie dla wypłat, dla osób pracujących, czyli ogólnie sporo, bo oni z jednej strony biorą trochę tokenów dla siebie, z drugiej biorą trochę tych pozbieranych eterów, czy innych kryptowalut, bo okazuje się, że można wpłacać w wielu różnych kryptowalutach. Także no spore wypłaty i to trzeba powiedzieć uczciwie. Natomiast 58% idzie na marketing projektu Yellow Better, a to jest kluczowa rzecz, bo pozyskanie samych nauczycieli to jeszcze nie jest wielka filozofia, bo napiszesz do wszystkich nauczycieli z iToki, z portali korepetycyjnych i tak dalej i nazbierasz tych nauczycieli sporo. Natomiast pozbieranie użytkowników to już rzeczywiście jest wielomilionowa akcja, w związku z czym jakby z 35 milionów prawie 60% wydano na marketing, na AdWordsy, na Facebooki, na kampanie indoor, outdoor i tak dalej, no to wtedy ten portal ma prawo zadziałać skutecznie.
Bez tych środków może być gorzej. Do tego dochodzi Better Pay, czyli ta zewnętrzna spółka, która ma obsługiwać te płatności. Ja mam wrażenie, że tu są dwa ICO w jednym, bo Better Pay jest też taka wzmianka, że firma Better Pay ma później również obsługiwać płatności na innych portalach, na innych stronach, czyli mam wrażenie, że oni oddając te 5% na powołanie Better Pay, z jednej strony wspierają projekt Yellow Better, a z drugiej tworzą sobie taki kantor internetowy, w którym no będą, no który później będzie obsługiwać cały rynek tak naprawdę, różne strony i pewnie osoby no, pojedyncze i tak dalej. Także dwa ICO w jednym, można powiedzieć. 80 kryptowalut, jak również dolary i euro. Cena rośnie. Teraz pytanie jeszcze ważne, czy 1 eurocent to jest duża cena? Ma tych tokenów być 2 miliardy, w związku z czym porównajmy do Verge'a. Verge kosztuje prawie 3 centy, no nie eurocenty, tylko dolarocenty, więc trochę mniej. No ale tak czy inaczej jest to więcej niż 1 eurocent za token Yellow Better. No i tylko, że z taką różnicą, że tych tokenów jest w tym momencie 15 miliardów, czyli no prawie 8 razy więcej. Więc teoretycznie token Yellow Better może być warty spokojnie 10 eurocentów, czyli teoretycznie wchodząc w pre-ICO można na tym zarobić 10 razy albo i więcej, bo liczbowo matematycznie to wychodzi. Oczywiście czy tak będzie, to nie mam bladego pojęcia, bo to będzie zależało od tego, co dalej i jak ten projekt się potoczy, czy oni go dobrze zrobią, czy zrobią dobry ten marketing, czy będzie no, reklamowany też ten token i tak dalej, i tak dalej. Tego nigdy nie wiemy w fazie ICO, także zawsze jest to ryzyko, natomiast matematycznie ten token może być warty 10 razy więcej. Jak najbardziej, minimum 150 milionów tokenów chcą zebrać, natomiast jest też wzmianka w którymś miejscu, że nawet jak nie zbiorą, to i tak to zrobią. Czyli, że projekt i tak zostanie zrealizowany w sensie portalu, tylko że może mieć gorszą funkcjonalność, że może być mniejsza kampania, przez to będzie trochę kulał i tak dalej. Także ten projekt w jakimś sensie działałby niezależnie w ogóle od świata kryptowalut, można powiedzieć. Ale przez to, że oni chcą zebrać tyle pieniędzy, oprócz tego, że chcą się obłowić i zarobić, tak jak każdy w świecie kryptowalut, to jeszcze chcą mieć mnóstwo hajsu na marketing, żeby z tych milionów zrobić dużo większe miliony. Mamy tu informację, jak się zarejestrować, żeby wziąć udział w ICO, także to sobie możecie przeczytać. Akceptujecie regulamin, podajecie dane, wybieracie, jak chcecie płacić i tyle. Nie ma w tym wielkiej filozofii. No i to jest tutaj, co mówiłem, że projekt wejdzie tak czy siak. Czyli nawet jeżeli będzie mało inwestorów, to nie będzie tak, że powiemy, że sorry, przepadło, niestety nie wyszło, tylko że portal i tak będzie funkcjonować. To jest w zasadzie dobra wiadomość. Roadmap już analizowaliśmy. Twórców, zespół również, to dwie osoby, które tutaj podkreśliłem. Także podsumowując, projekt Yellow Better jest projektem ICO, co oznacza, że wiadomo, skala ryzyka jest niemała, no bo ICO to są ryzykowne projekty. Jego minusami są to, po pierwsze, że jest, no jakby uzbierali oczywiście ten maksimum, 35 milionów eurasów, no to jest to bardzo dużo pieniędzy dla twórców już na start. Także to ja uważam za minus, natomiast procentowo to nie jest dużo, no 5% to nie jest dużo, wszystko będzie zależało od tego, ile nazbierają. Do tego minusem jest po części, że nie ma słowa blockchain nigdzie, więc w zasadzie jest to typowy taki już skrajny utility token, który się używa i w zasadzie on nawet by nie musiał działać na blockchainie, on mógłby być złotem z Warcrafta. Natomiast z drugiej strony no, będzie wspierać świat kryptowalut, bo będzie kryptowalutą. No i ta informacja o pewnym wzroście, która tutaj jest na stronie, to również bym zmienił tą informację. To są minusy. Z plusów, pomysł jest dobry, jest sprawdzony. Portal iToki istnieje, działa i wychodzi na to, że zarabia dużo, ma potężną ilość użytkowników i działa od ponad 10 lat. Więc potencjał tej branży jest. Do tego ludzie, którzy zajmują się wyszukiwaniem jakby uczestników po zainteresowaniach. To jest bardzo duży tutaj plus, bardzo istotna informacja i tego brakuje konkurencji. Także to na pewno.
Dobre materiały, czyli to, że design tej strony, zobaczcie jaki jest dobry. W white paperze zobaczcie jak też fajnie to wygląda, design tej aplikacji ma być dobry. To na pewno jest na plus, bo to jest bardzo ważne. Od tego też zależy, czy będziemy się konsekwentnie na przykład uczyć języka, bo brzydkie aplikacje są nieużywalne. Po prostu. Limitowane tokeny, czyli że jest ich 2 miliardy, to jest dużo, no ale nie oczekujemy, że ten token będzie wart 1 dolara. Matematycznie wychodzi, że spokojnie może urosnąć 10 razy od tej ceny z pre-ICO. Mała konkurencja, no bo jest to iToki, no ale w zasadzie nie ma nic innego naprawdę dobrego na tym rynku. No i dwie fajne osoby w zespole, czyli jedna osoba, która ma doświadczenie w zarządzaniu projektami i druga osoba, która no jest prezesem giełdy Coinbee, czyli można powiedzieć, no wiadomo, nie ma czegoś takiego jak pewniaki, no ale, ale to jest taka już można powiedzieć gwiazda. Także jest trochę, jest parę minusów, jest trochę plusów. Jeżeli macie skłonność do ryzyka, no to się interesujecie kryptowalutami, natomiast jeżeli lubicie projekty ICO, to oceńcie na ile ten projekt jest dla Was. Moim zdaniem ten projekt ma prawo przynieść zwroty, wygląda na to, że ta aplikacja ma działać, idea mi się podoba. Wiadomo, ICO równa się ryzyko, sami ocencie, co Wy na to. Dlatego w przypadku tego researchu nie chcę powiedzieć zysk czy wpysk, bo nie wiem, no bo to jest ICO, także nawet pre-ICO. Natomiast napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Może są jakieś plusy, których nie zauważyłem, może są jakieś minusy, których nie zauważyłem. Jeżeli interesują Was projekty ICO, to myślę, że warto na pewno wejść na stronę yellowbetter.com, poczytać to wszystko, zrobić własny research i podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Miłego dnia Wam życzę, wszystkiego dobrego, cześć! Jeszcze raz, na koniec tylko informacja prostująca. Dwie rzeczy, które chcę sprostować, ponieważ już odezwały się do mnie osoby z projektu Yellow Better i szybko zareagowały. CryptoInvest, firma, która była pośród partnerów, faktycznie jest organizatorem tego ICO, a nie partnerem. Także Yellow Better poinformowało mnie, że błędnie umieścili to logo tutaj, powinno ono być gdzieś indziej i już widzę, że to poprawili, bo aktualnie na stronie już tego tutaj nie ma, także brawa za szybką reakcję. Druga rzecz, z kolei ja chyba zbyt pochopnie wyliczyłem, ile zarobią autorzy, jeżeli ICO udałoby się w 100%, bo no, zarobią trochę mniej, bo jest ich po prostu trochę więcej. Jakoś to tak liczyłem na szybko. Dalej oczywiście niezły dochód dla autorów jest, ale na pewno nie aż taki, jak wyliczyłem wcześniej. Te dwie rzeczy chciałem sprostować i moim zdaniem też brawo dla Yellow Better za szybki kontakt i za wprowadzanie zmian, o których była mowa. Miłego dnia, cześć!